bardzo odkręcać, bo piknę kozła. A obroty, które wczoraj mi się udało wykręcić w nim, to było 12,5 tysiąca. Dysze, jakie są zamontowane w tej chwili, to 142 główna i 42 wolnych obrotów, iglice o jeden raz w dół, o jeden ząbek. Dobra. Teraz zapauzuję sobie, włączę GPS-a i się bujnę. Chociaż wiecie co? Kurde, trochę ostro jeździłem ostatnio. Może jeszcze mu dam trochę, zanim go tak będę ekstrapałował. Niech sobie jeszcze trochę pojeździ. Także widzieliście obrotomierz. Wolty obrotomierz działa elegancko. Dobra, dla mnie najważniejsza jest temperatura, więc jadę teraz, pojeżdżę sobie jeszcze trochę. GPS-ik kiedy indziej, ale uznaję, że skuter jest ogarnięty, jedzie koło stówy w tej chwili. No może sobie włączę GPS-a, na chwilę szybko się rozpędzę raz. Tutaj na razie mam zasilanie sondy, bo mi trochę rozładowywała akumulator. Dobra, wyłączam, sprawdzam na GPS-ie. A jednak było 138 dysza, więc teraz daje 135. Myślę, że taka będzie dobra już. Bardziej nie chcę zubażać. I tam przy pełnym gazie to jest właśnie 11 z kawałkiem, czyli na bogato. I teraz się nie chciał wkręcić więcej jak 11,5 tysiąca obrotów. A wczoraj jak miał za ubogo i było 130 dysza założona, to na ponad 12,5 się rozkręcał i jeszcze chciał więcej, więc no po prostu muszę dać trochę ubożej, ale tylko trochę, żeby się po prostu cylinder nie zagotowywał. Na razie jest luksus. Jechałem sobie po prostu ze 20 km i nie wiem, do 170 się maksymalnie nagrzał, jak tak się rozpędzałem, do 90 na godzinę, na chwilkę. Także jest luksus. Sprawdzimy jeszcze z tą dyszą. Zaraz się będę bujał z nią. Powiem wam, że jeszcze 135, moim zdaniem, jeszcze odcinę za bogato. Ale dwa dni niecałe, co zrobiłem ze 40 czy 50 km, wyszedł mi cały zbiornik paliwa. Cały. 5 litrów. Także pali przynajmniej zdychę na kilometr, na 100 km. Jak widzicie, na wolnych obrotach elegancko spłynie. Jeszcze się nie wkręcał tak dobrze. 11,5 tysiąca. Wczoraj na tej dyszy 130 wkręcił mi się do 12 z kawałkiem i chciał jeszcze. Teraz jest koło 12 AFR.
też przy tych 11 tysiącach obrotów, czyli można by było jeszcze wzłożyć trochę dawkę, wtedy by się chętnie wkręcał jeszcze na obroty. Także myślę, że może, nie wiem, jakieś 135 do 133 teraz by się zastosować. Taką spróbuję. Ale już nie dzisiaj, bo wodą jadą. Zaraz będzie lało. A poza tym już miałem paliwa na test. Jak widzicie, niestety empty z rejak dnia. No ale powiem wam, zapierdziela jak szata. Reakcja na gazik jest... Wydaje mi się, że to się rozpędzi do 100 km, bo z tym, że go po prostu ogranicza już wariator ten Stage 6, że szybciej jak stówę nie pojedzie przy 12 tysiącach obrotów. 11 z kawałkiem jedzie 90, czyli przy 12 by jechał koło stówki. Może jeszcze minimalnie by się rozpędził, ale niewiele. Także jeszcze większy wariator. Przepraszam, trzeba by było z przodu wpakować. Bo już, jak było widać, otwiera się do końca. No dobra, koniec tej gawędy. I koniec palenia. Nara. Trochę freza. Trochę papieru ściernego. Trochę diamentu. Polerka na razie mi nie zadziałała, bo gówniane są te. Tutaj na razie przeleciałem wydech, żeby było ładnie. Ale najważniejsze, najważniejsze to sfazowałem dokładnie wszystkie kanały tutaj. Tutaj, gdzie wchodzą pierścienie, to sobie zaokrągliłem tę krawędź i tę, żeby łatwo weszły. No i... Nie wiem, jak ja filmuję, w pionie chyba. Wszystkie krawędzie sfazowane, żeby pierścienie się nie... To robiłem diamentem akurat, bo tu jest nikasil, no to żeby nie odpryskiwał, nie zdzierał się, to bardzo delikatnie frezem diamentowym, tak żeby nie porysować ścianek i tylko same krawędzie delikatnie naprawdę. W tym kanale wydechowym, co był wiór w środku, to go wyciągnąłem. Wszystko tutaj jest ładnie wypolerowane. Jeszcze teraz wezmę sobie papier ścierny, jakiś 800. Potrę sobie tutaj troszkę, a potem wełną, żeby był całkiem błysk. Więcej tutaj partingu nie będę robił, bo nie jestem aż takim geniuszem, żebym robił lepszy porting w cylindrze, który kosztował 1200 ponad złotych, czy tam nawet więcej. Tylko po prostu tak jak wyszło z fabryki na szybko, szybko, to poprawiłem tylko to. A więc na pytanie, czy będę robił porting, to
taki porting zawsze robię. Także wydech. Myślę, że w tej chwili nie zostawię żadnych zastrzeżeń i że będą pięknie spalinki opuszczały cylinder. Jeśli chodzi o port, to tylko tutaj troszeczkę przewęziłem tą przegrodę, zaostrzyłem ją od spodu. Tutaj tak samo, tylko jakieś farfocle wygarnąłem w tych kanałach płuczących. Najbardziej to było tutaj w wydechu, bo ten po lewej stronie, jak teraz patrzycie, ten mały kanał pomocniczy był zatkany wiórem, więc wiór się wywiórował. No i też poprawiłem fazy na wszystkich oknach, żeby nie było żadnej ostrej krawędzi. Ale ogólnie trzeba przyznać, że dobrze wykonany cylinder. Muszę powiedzieć, że podobnie dobrze był wykonany cylinder Ateny. Może nawet był ciutkę wyżej. Jeśli chodzi o te fazy, tam było już tak naprawdę ładnie wszystko zrobione, że nic nie trzeba było poprawiać. Mówię o Atenie do boostera za 1300Z. No i to by było tyle, jeśli chodzi o mój porting do Aeroxa ze złomu. Ja zrobiłem to, bo muszę czekać, nie mogę boostera skończyć, bo nie mogę wspawać tego króćca od sondy. Nie potrafię, jednak jestem za cienki bolek, nie chcę tego zrobić brzydko, więc będę musiał do spawacza w poniedziałek pojechać i to zrobić. I tyle. To na razie.